Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za podjęcie tematu Białorusi. To temat bardzo ważny, bardzo gorący, nie tylko dla narodu białoruskiego, ale z racji bliskiego sąsiedztwa także dla nas. Polska jest kolebką Solidarności i dzisiaj Solidarność nie pozwala nam stać bezczynnie wobec brutalnych pacyfikacji pokojowych i demokratycznych demonstracji na Białorusi. Ludzka krzywda i okrucieństwo represji nie mają barw narodowych. My na Białorusi widzimy nie tylko zło, widzimy również wielki zapał po stronie społeczeństwa obywatelskiego do wybicia się na rzeczywistą wolność, demokrację i w tych dążeniach narodu białoruskiego chcemy pomagać. Chcemy pomagać w wyrażaniu im ich własnych poglądów, w realizacji ich pragnień wolności. Wszyscy słyszeliśmy pewnie w różnych filmikach przekazywanych z nośnika na nośnik, jak pieśnią narodu białoruskiego były mury Jacka Kaczmarskiego. Coś nam to na pewno też mówi, coś nam to również przypomina w tym sierpniu, pamiętnym sierpniu, w 40-lecie powstania polskiej Solidarności. W obecnym godle Białorusi widnieje glob, nad którym świeci słońce, ale to dla Białorusi jest bardzo, bardzo ciężki czas. Trzeba przypomnieć te wspólne nasze losy, losy białoruskiego, polskiego narodu, kiedy w XIX wieku oba narody wspólnie, razem też z braćmi Litwinami, walczyły o wolność, walczyły w powstaniach 1830 roku, 1863 roku. Bo wolność i niepodległość to była nasza wspólna sprawa. Łączyła nas nie tylko bliskość geograficzna, historyczna, kulturowa, ale też łączyły nas więzi i pragnienie wolności. I ta pogoń z kolei w historycznym herbie białoruskim oznacza dzisiaj dla Białorusi ambicje walki o wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Lech Kaczyński twierdził, że rolą Polski jest stawiać się za Ukrainą, za Litwą, za Gruzją i za Białorusią, również wtedy, kiedy inne państwa się za tymi naszymi sąsiadami i przyjaciółmi ze wschodu nie wstawiają. Dlatego zaproponowałem naszym partnerom z Unii Europejskiej nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej i dzisiaj dołącza coraz więcej przywódców zachodnich państw do takiego właśnie żądania, do takiego wezwania. W takim momencie nie można zakładać maski neutralności czy obojętności. Jeśli teraz nie podejmiemy żadnych działań jako solidarna Europa, to damy jasno do zrozumienia wszystkim naszym sąsiadom, że w obliczu zagrożenia każdy może liczyć tylko na siebie. Czy rzeczywiście taka jest nasza solidarność? Protesty w Mińsku, w Grodnie, w wielu miastach, miasteczkach, małych miastach poruszyły polskie serca. Musimy jednak pamiętać, że tak ważne momenty nie mogą stać się domeną wyłącznie emocji. Muszą być jednocześnie częścią pewnego strategicznego działania. Przynajmniej po stronie polskiej takiego strategicznego działania, jakiej oczekuje od nas dzisiaj wolny naród białoruski. Nie wystarczy tutaj empatia. Potrzeba skutecznej pomocy. Architektura bezpieczeństwa i pokoju w Europie, pozbawiona bezpieczeństwa i pokoju na wschodzie Europy, jest niepełna i jest kruchą konstrukcją, która grozi załamaniem. Zatem to nie tylko historia, to nie tylko wspólne wartości, ale także realizm i starania o pokój i stabilny rozwój muszą być trwałą nicią naszej polityki i strategii na wschodzie. I dlatego jestem przekonany, że w tej sytuacji wszystkie te cele można połączyć w jednym skutecznym działaniu, w pomocy dla białoruskiego zrywu, we właściwej pomocy i ten plan pomocy dla Białorusi, plan, który nazywamy planem solidarności z Białorusią, chciałbym teraz Wysokiej Izbie pokrótce przedstawić.
A więc za tym planem stoją trzy filary: bezpieczeństwo, otwartość i solidarność. Bo nie ma w pełni bezpiecznej Polski i nie ma w pełni bezpiecznej Europy bez bezpieczeństwa naszego sąsiada, bez bezpieczeństwa Białorusi. Otwarliśmy nasze serca na Białorusinów. Dziś chcemy otworzyć także przed nimi nasze granice i nasze uczelnie. Chcemy pokazać sobie i całej Europie, że Białoruś może liczyć na solidarność Polski, że jej mieszkańcy nie stoją w samotności naprzeciw zorganizowanego aparatu represji, które to represje w całej rozciągłości potępiamy i apelujemy o pokojowe rozwiązanie tego sporu, który na Białorusi z dnia na dzień staje się coraz bardziej widoczny. I dlatego w ramach planu solidarności z Białorusią proponujemy pięciopunktowy plan. Po pierwsze, wsparcie dla represjonowanych, wyrzucanych z pracy, pobitych, poszkodowanych. Rozbudujemy i poszerzymy polski i polsko-amerykański program pomocy represjonowanym. Polska od kilku lat jest krajem, w którym swój drugi dom znalazło wielu Ukraińców z terenów wojennych, z terenów okupowanych przez Rosję. Tak samo Polska może stać się drugim domem dla represjonowanych, poszkodowanych Białorusinów. Jest akurat sierpień, 40 lat od pamiętnych wydarzeń na Wybrzeżu. Wielka nadzieja i wiara w sprawiedliwość, które rozgrzały serca polskich robotników, były z czasem łamane, że wyrzucano ich z pracy, pozbawiano szans zarobków i dzisiaj to samo dzieje się na Białorusi. Dlatego zaproponujemy również program stypendialny imienia Wincentego Konstantego Kalinowskiego. To wspólny bohater Białorusi, Litwy i Polski. Program dla studentów, naukowców relegowanych w ramach represji z białoruskich uczelni. Uzyskają oni możliwość studiów, pracy w Polsce. Nie sposób dziś przewidzieć, ilu obywateli Białorusi znajdzie się w takim położeniu, ale chcemy umożliwić wszystkim tym, którzy będą represjonowani przez władze, autorytarne władze Białorusi, przyjazd do Polski i tutaj rozwój, tutaj życie. Punkt trzeci to ułatwienia przywiezienia na teren Rzeczpospolitej, a więc zwalnianie z opłat wizowych, a w sytuacjach szczególnych wpuszczanie do Polski również bez odpowiednich papierów. Jest to przygotowana taka procedura w ramach umowy Schengen, tak zwana wiza humanitarna, a także ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Dzięki naszemu programowi represjonowanym Białorusinom będzie łatwiej wjechać do Polski. W sytuacji, kiedy stawką jest życie, zdrowie, bezpieczeństwo, nie ma czasu do stracenia. Zaproponujemy zatem szczegółowy pakiet obejmujący zwolnienia z opłat, a w szczególnych wypadkach również zwolnienie z obowiązkowego posiadania dokumentów i ułatwiania w dostępie do rynku pracy. Punkt czwarty to pomoc niezależnym mediom. Między innymi Bielsat, Karta 97, Radio Racja i wsparcie dla niezależnych mediów i wydawców na Białorusi. W chwili, kiedy na Białorusi z godziny na godzinę może zostać odłączony internet, ważne jest, aby kanałów, którymi Białorusini kontaktują się z wolnym światem, było jak najwięcej. W tych trudnych dniach białoruscy dziennikarze zdali egzamin. Białoruś nie może zamienić się w przestrzeń fałszu i manipulacji. Potrzebuje pluralizmu medialnego. Białoruś potrzebuje pluralizmu medialnego. I dlatego poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej stworzymy stałe mechanizmy finansowania dla niezależnych mediów. A wiarygodność działań Polski potwierdzona jest tym, że od wielu lat finansujemy Bielsat, finansujemy niezależną telewizję kwotą około 40 milionów złotych ostatnio. I punkt piąty to nowy program Fundacji Solidarności Międzynarodowej dla organizacji pozarządowych wspierających społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i wspierających tamtejsze niezależne media. Organizacje pozarządowe to często kuźnia talentów i innowacji, ale tym razem polskie organizacje pozarządowe będą miały okazję wspierać obywateli Białorusi w budowaniu wolnych mediów i swobodnym przepływie informacji.
Organizacje pozarządowe muszą stać się prawdziwą obywatelską arką i schronieniem. To nie uda się bez wsparcia, które chcemy zapewnić organizacjom trzeciego sektora poprzez właśnie Fundację Solidarności Międzynarodowej. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, bardzo dziękuję jeszcze raz Wysokiej Izbie za uchwałę. Za uchwałę, która w tak jednoznaczny sposób potwierdza pomoc Polski, wsparcie Polaków dla aspiracji wolnościowych obywateli białoruskich. Obywatele na Białorusi nie potrzebują dziś mglistych zapewnień, okrągłych zdań. Oni potrzebują konkretów. I Polska ten konkretny plan solidarności z Białorusią dzisiaj proponuje. Na realizację tego programu zamierzamy przeznaczyć w pierwszym kroku 50 milionów złotych. Oprócz tych środków, oczywiście, które już przeznaczamy na różne programy, jak chociażby telewizja Bielsat, o której powiedziałem. Nie mam też wątpliwości, że im Białoruś będzie bardziej silna, demokratyczna, wolna i niezależna, tym Polska będzie bardziej bezpieczna. Kategorycznie odrzucamy bezradność i asekuracyjne działania niektórych instytucji międzynarodowych. Chcemy być dla Białorusi realnym wsparciem i prawdziwym partnerem. Choć rzeka Bug rozdziela dwa polityczne światy, Unię Europejską, NATO po jednej stronie, po drugiej Białoruś, Rosję, to mamy po obu brzegach tej rzeki podobne potrzeby i podobne marzenia. Wolne państwo, które nie krępuje myśli, ale stwarza warunki do rozwoju. Uczciwość wobec Białorusinów wymaga od nas, byśmy, tak jak radził Herbert, stanęli po stronie pasji, a przeciwko obojętności. Ale tej pasji musi towarzyszyć również rozwaga i ten rozważny plan, ale zarazem odważny plan wsparcia obywatelskiego społeczeństwa białoruskiego, które rodzi się na naszych oczach, czy krzepnie na naszych oczach, jest przedstawiony tutaj w Wysokiej Izbie. Nasze działania, działania Polski, a także całej Unii Europejskiej nie będą w żadnej mierze ingerencją o charakterze politycznym w wewnętrzne sprawy naszego sąsiada. Inne państwa nie mogą narzucać społeczeństwu białoruskiemu określonych projektów politycznych czy ustrojowych. Ale możemy i powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do Białorusinów i to właśnie czynimy. O przyszłości Białorusi mają prawo decydować tylko sami Białorusini. Naszą rolą jest zapewnić im możliwość skorzystania z tego prawa. Dlatego dziś wzywamy władze białoruskie do tego, żeby rozważyły ponowne wolne wybory. Te wybory muszą być uczciwe i autentyczne, najlepiej z udziałem właśnie międzynarodowych obserwatorów. Wysoka Izbo, przez ziemię białoruskie wielokrotnie przetaczał się bezwzględny walec historii, ale nie zdołał zniszczyć jej najwspanialszego skarbu, czyli ludzi. Dzielnych, cierpliwych, wytrwałych, pragnących normalnego i wolnego życia. Polska chce się przyczynić, Polacy chcą się przyczynić do sukcesu Białorusi, naszego bliskiego sąsiada. Niech żyje wolna i demokratyczna Białoruś. Niech żyje dumny i wolny białoruski naród. Dziękuję.